Cześć, nazywam się Mateusz. To mój trzeci filmik z LEGO Technik. Oto Mercedes-Benz Arox. Chciałem dzisiaj pokazać, jakie ma funkcje. Takie jak, na przykład, kiedy samochód jeździ, obraca się blok cylindrowy. Mamy też otwierane drzwi. Możemy kręcić kierownicą. O. Ma bardzo dobre zawieszenie. Szczególnie na tylne koło. Możemy skręcać kołami. Pierwsze koło ma skręt o wymiarze 28 stopni, a drugie o 19. Możemy też za pomocą silnika i pompy. O, przepraszam, teraz mi się podniosła niechcący naczepa. Za pomocą pompy możemy regulować nasze ramy. Mamy też wyciągane podpórki. No, chowają się też. Tutaj mamy kliny do blokowania kół. No i czas na ramy. Niestety mam już mało baterii, więc muszę lekko pomagać ręką. Dobrze, więc tak, jednak mam za mało baterii, bo potrzeba naprawdę bardzo dużo siły, ponieważ mamy pod spodem pompę, która jest o tutaj, pracuje i pompuje powietrze, więc niestety mam za mało baterii, żeby pokazać. A nie, jednak się podniosło, przepraszam. Możemy też wydłużyć ramię i skrócić. O, tym oto siłownikiem tutaj. Możemy także zamknąć łyżkę i otworzyć. Tutaj mamy także siłowniki. Na przykład, kiedy naciśniemy tutaj, to ramię się zgina w ten sposób. A kiedy naciśniemy tutaj, za chwilkę, tylko jeszcze przepraszam, niech się tylko wyprasuje ta część. Dobrze. I naciśniemy tutaj. Oj, coś nie działa. Aha, nie, dobrze. To ramię nam po prostu opada. Możemy je także obracać za pomocą silnika. O, przepraszam, pomyliłem. Możemy je obracać o 180 stopni w prawo i w lewo. Także uważam, że ten Mercedes jest naprawdę ciekawy i może, że drogi, warty swojej ceny, ponieważ jest naprawdę udoskonalony i ma bardzo dużo detali i warto dodać, że jest zrobiony na licencji Mercedesa. Więc bardzo polecam ten zestaw. No i prosiłbym pod filmikiem, aby zostawić subskrypcję bądź łapkę. Więc cześć i do zobaczenia w kolejnym, już niedługo czwartym odcinku LEGO Technik.